W meczu na szczycie 16 kolejki toruńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich spotkały się zespoły Drewpolu oraz Eurodrobiu. Oba zespoły z szansami na zwycięstwo widzę, ale to Drewpol musiał postarać się o zwycięstwo w tym spotkaniu, a przeciwnik nie byle jaki. W pierwszej połowie nie zobaczyliśmy bramek, za to bliższa strzelenia gola była ekipa Eurodrobiu. Kilka prób znakomitych, jednak zabrakło nieco precyzji, aby zdobyć bramkę na prowadzenie w tym meczu. Druga połowa bardzo zaciętego meczu rozpoczęła się nieoczekiwanie od znakomitej akcji, jaką przeprowadzili zawodnicy Drewpolu. Sporo nieuwagi w obronie Eurodrobiu wykorzystał Pakulski, zdobywając bramkę dającą korzystny wynik 1-0 Drewpolowi, dzięki czemu wydawało się, że zespół w bordowych koszulkach miał szansę wywieźć 3 punkty w ciężkim spotkaniu. Jednak dalej do głosu dochodzili już zawodnicy Eurodrobiu, a dokładnie Wojciech Springer rozpoczął pogoń za korzystnym wynikiem, a on zdobył bramkę na wyrównanie. Pięć minut później było już 2-1 dla Eurodrobiu, a ponownie na listę strzelców wpisał się Wojciech Springer po dobitce strzału Lisieckiego. Drewpol nie dawał za wygraną, cały czas szukając możliwości do prowadzenia do remisu. Kilka groźnych sytuacji jednak zostało niewykorzystanych. Lewa, lewa! W końcówce spotkania kropkę nad i postawili zawodnicy Eurodrobiu. Po raz kolejny znakomitą akcję zespołu wykończył Wojciech Springer, zdobywając bramkę na wynik 3-1. Tym samym drużyna Eurodrobiu pewnie kroczy po zwycięstwo w tegorocznej ekstraklasie toruńskiej Ligi Szóstek Piłkarskich, chociaż dalej jeszcze może czuć oddech Szwajka za swoimi plecami. Drewpol, ulegając w tym meczu, niestety musi się pogodzić z faktem, że będzie walczyć już tylko o brązowy medal w tegorocznych rozgrywkach. Posłuchajmy jeszcze, co po tym meczu powiedzieli zawodnicy obu drużyn. No, ogólnie dużo lepiej to wyglądało niż tydzień temu w meczu ze Szwajkiem. Teraz wiedzieliśmy, że musimy postawić wszystko na jedną kartę. Graliśmy jeszcze praktycznie o mistrzostwo, mieliśmy 5 punktów, tylko zwycięstwo ratowało nas, żeby jeszcze mieć jakiekolwiek nadzieję, dogonić Eurodrób. Tym bardziej, że jeszcze mają bezpośredni mecz ze Szwajkiem, no ale cóż, no, skończyło się przegraną. Teraz została nam walka z 12 w oko o trzecie miejsce, bo ogólnie no, Szwajk już nas chyba też już przegonił, więc została walka o brąz. Zgadza się, no rywal wiadomo nie należy do łatwych, zawsze trudno nam się z Drewpolem gra. Przede wszystkim oni grają bardzo dobrze w obronie, dobrze przesuwają. No my staraliśmy się czekać na swoją okazję. Remis też dla nas nie był złym wynikiem, no udało się wygrać najważniejsze. Wojciech Springer strzelił 3 bramki, cenne 3 punkty i obrona fotela lidera. Będziecie bronić tego miejsca do końca? No wiadomo, takie jest zadanie dla nas, tak. Bronimy tytułu, chcemy wygrać 3 punkty w każdym następnym meczu. Tak naprawdę remis nam wystarczy, już mamy obronę tytułu, więc na pewno będziemy dążyli do tego, żeby wygrać każdy mecz.